Opowiedz, jak 7-kilową rapę prawie złowiłeś. A ty na morsa czy na tego, tak? No to gdzie oni na morsa by 7-kilową rapę złapali? Oni łapią na przynętę, jakbyś nie kręcił, uwaga na psa. Jakbyś nie kręcił, to ona się kręci, rozumiesz? Ten wobler idzie. Czy obrotówka, czy tamte, wiesz, twistery. A ty łowiłeś na blachę polspinningu, którą trzeba było umieć prowadzić. A oni nie potrafią prowadzić przynęt, w większości. Bo ta przynęta sama się prowadzi. Czy wolno, czy szybko. A byłeś, jak się topił Egon? A, widzisz. A to ja miałem się topić, a on się topił. Bo poszedł na ratunek, do mnie na ratunek, żeby mi się lód nie zapadł, a pod nim się zapadł. Ja byłem dużo cięższy od niego, pode mną się nie zapadł, a pod nim się zapadł. Bo ty naruszyłeś konstrukcję? Naruszyłem, tak. Pamiętasz przed kolektorem tą babę utopioną? To miała grzbiet jak brzuch, nie? W takim swetrze, to rumunka chyba, bo te rumuńskie takie te. A Michał mówi, zjeb jej wiosłem. Ja mówię, weź człowieku, jakby ten gaz poszedł, to by się... Le. A pamiętasz tego topielca na kanale, co miał brzuch taki, jak go wyjęli, jaki ciemnowiśniowy był? Jak manekin. Jak manekin, no. A ty nie pamiętasz, to z tobą płynęłem, jak dziecko leżało na tym? Na wyspie, na tych wysokich drzewach dziecko leżało. Co, ty zgłosiłeś się, to się... Nie zgłaszasz ty, bo jesteś pierwszy podejrzany. Powiedziałem komuś, ktoś poszedł do automatu i zadzwonił. Nie, będziesz jako morderca, no. Kraje sam się zgłasza. A on się zgłasza i oni mają. Zaraz ci ślady ci podrzucą, przecież to są człowieku. Nic nie zgłaszasz tym. Dajesz, tak jakby rozumiesz, furtkę, żeby on zakrył, żeby biegł. Wystawiasz się. Daniele Krysta, jakiś to synek pani prokurator, czy jakiegoś milicjanta, czy jakiś sędzi. To już od razu mają ciebie, wiesz, że... A jeszcze znajomy, znajomego, znajomej? Tak, i już powierzą. I już cię jesteś, wiesz, już ci podłożą ślady, wszystko. A pamiętasz ty na tym, na rafie kolektornej, jak świnia leżała? Świnia leżała, no nie wiem, skąd ta świnia. Ale świnia taka, wiesz. Proszę. Nie mówię o ludzkiej świni. Niektórzy są do świni podobni, nie? No nie wiem, gdzieś kurwyk jakiś kolski, jak to widziałem. Coś było kiedyś też. Chyba tam na wysokim, na tym. Tarkowienie tam chyba przy tej wojskowej tamie. Coś było takie. Takie tafle gówna łoju, 2x2 wypływały takie, wiesz. I nie było jak rzucić, to między nimi spławiczek i pyk, pyk, pyk. Na całą Wisłę, normalnie jak okiem sięgnął, to tafle gówien 2x2. Widziałeś coś takiego? Jakby kra. Kra z gówien. Słuchaj. Ktoś lekki to mógłby usiąść na takiej tafli i łowić. Bo Michał, wyciągając wędkę, kładł przynętę na glebie. A mucha i połknęła z haczykiem. Patrzeć, ucieka wędka, a to mucha zaczepiona. Tam, gdzie kartę mam, to mam takie długie peany. Takie do aborcji. Hala. I mówię, no dobra, no to trzyma jej ryj. A ja patrzę, bo światło jest bardzo ważne przy chirurgii, w ogóle przy operacjach, pamiętajcie, światło. Bez światła to nie ma operacji. Patrzę, na szczęście widać, na szczęście widać. Teraz pytanie, jak pacjent się będzie zachowywał. Ale pacjent jest wychowany przez najsłynniejszego YouTube'owego. Wkładam te peany, pyk. Kolejne pytanie, jak zadzior? Pytanie, czy zacisnąłem zadziora, zagiąłem, czy nie. Pyk, krótki ruch, wyszło. I teraz jak Michał cokolwiek robi z wędką, to muchę odgania. Nie może być mucha przy wędce. I no i została jak ryba złowiona, wiesz. Ja peanami, no wiesz, no byliśmy pod wpływem. A jak pan doktor może robić operację pod wpływem? Do izby lekarskiej go zgłosić należy. Tak jak profesora Wilczura, zgłosić trzeba i ukarać do więzienia. A to, że uratował Annę Dymną? Ale bez dyplomu! Jakiego chyba bez dyplomu, jak on był chirurgiem? Miał dyplom! Ty, Michał, pamiętasz, jak Robaczek się topił? Ja mu rzuciłem, pamiętasz? To się strasznie śmiało. No bo to jest śmieszne. Ja mu rzuciłem to koło. Ja mu rzuciłem koło, a on tobie podziękował. Nie, ja mu rzuciłem te koło. Ja jeszcze pamiętam, jak dziś Rysiek łap i tak się zamachnąłem w klub.
A on potem do ciebie mówi, ja ci dziękuję, Michał, że mnie uratowałeś. A ja tak patrzę, mówię, na... Fuh, jak można coś takiego pić? Normalnie. O Jezu. Z wielkim wstrętem. Po czymś takim to człowiek ma sklerozę, nie pamięta komu koło rzucał. Robaczek miał ksywę, znaczy my zadaliśmy mu ksywę Robaczek, nie? A się okazuje, że tak naprawdę był ormowcem, potem się dowiedziałem. Gdybym wiedział wtedy, to mu nie rzucił ormowcem. Dowiedziałem się od Leszka Blądziaka świętej pamięci, że on był ormowcem, nie? Przypłynęły psy, jak już my żeśmy go uratowali. I coś nam z nami gadali, tak? Ryby nam, tak? Znaczy zabrali. Dalibyśmy, żebyśmy nie tam. Daliśmy, żebyśmy nie pójdli. Żeśmy u Robaczka ulokowali przy samych Klarsenach na kolektorze z tą łódką, żeśmy uczepili. A on jeszcze pił chyba i się w ten bergiel, rozumiesz, normalnie jeszcze raz. A taki sos, typowy sos, słuchajcie, nie? Tylko z bergla bielańskiego, jak normalnie popijali wódę. Z kolektora popijali wódę tę. Wodą z kolektora, no. Ja, teraz się COVID-em. Tak, jakimś COVID-em się martwią. Poszliśmy na wyspę z Malesiakiem, świętej pamięci. I żeśmy wzięli wódę chyba, tak. Ale nie wzięliśmy popitki. Kolektor jeszcze chodził. No i popijaliśmy tą wodą. Tylko, że on, wiesz co? On to chodził tak, że on chodził tutaj w Mopi Gaj. Tutaj trochę wypływał. Ale za tą tamą nigdy pekielka nie złapał. Nie. Tak jak teraz jesteśmy, to jeszcze jakieś... 200 metrów. 200 do 300. Ja się mówią, że jak trochę poszło wody z kolektora w tamtym roku, to katastrofa. Tak, katastrofa. Z jednego kolektora, ty. A 15 czy 17 kolektorów chodziło również na obrębie warszawskim i nic, i było dobrze. A teraz poszło chwilę. Oczywiście, no nie jest to dobre. I już cała Europa pisze, wiesz, o tu tego, tamtego, krockiego. To debile, oni mają pojęcia, rozumiesz? Stajemy na drewnianej łódce, a pies, ormowiec. To nie ten drugi, no kolejny ormowiec. Właśnie sami ormowcy przychodzili na kolektor. I my żeśmy ty, jeden, drugi, trzeci, wiesz, 50, po 50 kilo na łeb. A on tam stoi z jakimś figusem. Dlatego ryb nie ma, bo wszystkie braliśmy. A małych nie braliśmy. To co ojciec mówił, że kiedyś ta ryba była rzadka, śmierdząca? Też to się nazywało do jedzenia. Dlatego między innymi dużo ryb zostało, bo ludzie nie chodzili. I on ten, chłopaki! Bo ja bran nie widzę, a u was biorą. To powiedzcie mi, jak będzie branie. No. Dobra Edek, dobra. Edek stał, nie wiem, 30 metrów czy 20? 20 do 30, nie? No także normalnie, nie? Płynie. Akurat w tym tak zawijał i tam najlepsze brania były. Ja mówię, ty Michał, zobacz, jak ładnie mu to płynie widzi. No, to wiesz co? Jak mu przestanie brać, będziemy krzyczeli, tnij. Idzie do bu. Przestało. Brań, tnij! Ups! I chuj, nie ma nic. Nie złapał żadnej ryby. Czy nie popłakał? Popłakał się. Kiedyś razy. To jeszcze z kolektora łapaliśmy. Tam nas stado było. Chyba Strzoniewski był, my byliśmy. Jedek był. I on też tak taki spławik miał. To on mówi tak. Edek przyszedł i się popłakał, mówi, że żadnej ryby nie złowili. Nie złowił. A wy podobno po woże nałowiliście. Ja mówię, no, brały tam akurat, ten, no blisko nie brali, no. Michał, pamiętasz, jak kiedyś wyszliśmy i w lutym już brały ryby na kolektorze? Jakieś owce frędzle były takie młode. I tam niby nic nie brało, a brało i nagle jeden z tych frędzli złapał rybę. Jazia. A ja mówię, na co łowisz? A on mówi, wiesz co? Rzuciłem na rosówkę. Ale tej rosówki nie mam i tylko jeden czy dwa te... Jak się nazywają? Pierścienie. Pierścienie. Założyłem. Mówię, to daj mnie. Bo ja niby mam, nie mam. Założyłem te dwa pierścienie, łup, bu jazior. I wszyscy dzielili te rosówki i tylko na dwa pierścienie, na kawałki mięsa. W lutym, powtarzam, w lutym, dopiero ja pamiętam, co... Paweł jeszcze... Jak 24 grudnia łapaliśmy jakieś płotki. A to łapaliśmy na wysokich lądach. Nie, na tym, na wpływie do Stefana. A, tam za takim, pamiętam. Za takim drzewem. Za takim drzewem, taki kamar leżał. Tak. Mógł chodzić. Tak, a to ciepło, bo słońce było. Fajnie, one tak brały, tak. Bo wiesz, mogłeś stać w zupie, a mogłeś stać na pograniczu. Ja rzucałem na pograniczu mieszającej się. Wtedy mnie pekli łapało. I co chwilę, co jakiś czas, tylko te takie ukleje, nie... Znaczy były i też takie, ale też i takie ukleje.
aż wyskakiwały. A były jelce. Znaczy, ja to się mówi o uklei, ale tam były różne ryby, wiesz. Na pewno były też i jelce, i klenie, i ten, ale zazwyczaj głównie ukleje. I tam chodziły potężne pod spodem rap, ale potężne. Rapy i sandacze też. Bo przecież te wielkie rapy, co łowiłeś, ten, przecież jak ja puszczałem na żywca, co te rapy brały, to między innymi też sandacze wtedy też brały. Tam chodziły rapy i sandacze. I sumę. Ale wiecie co, może i dobrze, że tak jest, bo jakby te robactwo przyjechało na moje miejsca, bo ci, co nawet obcy przychodzili, co te małolaty na przykład wtedy zdarzali się na kolektorze czy gdzieś, to ich się traktowało jako taki przybytek chwilowy. A zazwyczaj to wszyscy się, wiesz o co chodzi, byli swojak. A teraz masz samych brudasów. I w internecie masz brudasów. Kiedyś się pływało łódką na wiośle, bo nie było silników problemu, żeby komuś pod łódką przepłynąć, ale pod wędkami przy samym brzegu. Nikt się nie pruł. I wracamy, wiesz, bo to urodziła się córka 35 lat temu, nie? Ale zapomnieliśmy siekiery, no jak to? I wracamy. Pamiętasz, a tam Nygus był? A tam kurczak niedopieczony. Ja mówię, pan zje kurczaka, bo my już nie możemy. Dwa razy żeśmy, co wie, teraz jakby dał... Oni by nie dopłynęli, z prądem to może jeszcze, pod prąd. A to jest inna sprawa, jest inaczej rzeka ułożona. Miałeś tutaj kiedyś łachę. Jaka by nie była, to oni pod prąd by się żurem. A potem się człowiek wprawił tak, że brał wiosło, tylko dobra, amerek musi być. Tak. Nie, i jedną ręką możesz wiosło, a potem... pod prąd. A wtedy człowiek był troszkę sprawniejszy, nie? Michał Dobrzyk na pierwszy. Dwóch, trzech wyskakiwało w barze piekiełką, gdzie parę głów spadło. Leżą, nie Michał? Leżą. A Walędziak wziął dechę, jak chciał cię na dechę, czy tam tą ławkę chciał cię napierdasz? No je, Jestem pan Paweł. Pan Paweł, trener piłki nożnej. Według ciebie Messi czy Ronaldo? Tylko Ronaldo. Poważnie? Tylko lepszy. Ma lewą, prawą, głowę, motorykę, szybkość, siłę, wszystko. Messi ma tylko technikę lewą nogę. Tylko? Faktycznie genialną, ale prawa noga, głowa... Wysłuchajmy fachowca, ja nie jestem fachowcem. Tak jak Rocky. Ale to jest jeden lubi blondynki, Rocky też lubi, z lewej tylko brunetki. Rocky, ale Rocky Balboa jest postacią, znaczy nie, jest postacią historyczną rzeczywiście Rocky, ale mówisz o Sylwestrze, o Żydzie Sylwestrem Stallone. Żyd, no jak nie był Żyd, no jak nie był Żyd, no Żyd. A najlepiej ty Szyboszczak, bo wiesz, Szyboszczak, wiesz, stary fighter, taki chuligan, nie? Ja mówię, ty, bo on to Rocky, tego Rambo, ja mówię, ty wiesz, to był Żyd? On tak, nie był Żydem! No weźmy tych wszystkich youtuberów i tą sztuczną inteligencję i zobaczymy, że za 20-30 lat, to też, to ty mówiłeś, że dojdą czasy, że będziemy ryby tylko na komputerze łowić. Jeden będzie lepszy od drugiego na YouTubie w wędkarstwie wirtualnym. Nie wiem, jak to się stało, że on leciał do tyłu, że podciął czy coś, złapał się na deskę. Tam deski mieliśmy, wiesz, jakoś się odciska. I ta deska się ja go łapię, a on ma tą deskę, rozumiesz, w ręku i go trzyma, bo wiesz, kolektorem wisi w tej wodzie. A on wcześniej jakoś coś złapał, coś takie ponad podwiegło. A ja ze śmiechu nie mogę, wiesz, ja dostaję śmiechawki, wiesz, o co chodzi. Ale ty pamiętasz, Michał, jakie były te czerwone, jak rosuwy. Ale nie widzieliście takich robaków, a kolory tęczy, co? A słuchajcie, jedno dziabnięcie, 8 robaków nie było, takie były te. One były w tych pokrzywach. Ale to te pokrzywy były naniesione przez kolektorne pekle, wiesz, tam takie rosły moment. Ale ile tego było, to takie czerwone robaki, ale one były... I się mieniły wszystkimi kolorami. Kolorami. Tańczą. Błękitnym, żółtym, w każdym, no. Piękne były. Ale były bardzo miękkie. Bardzo miękkie. Kruche, tak. Ale wchodzimy w te... Ty pamiętasz, zabrakło nam robaków? Swoich robaków, zabrakło nam robaków? Wchodzimy i te komary nas... Wiesz, że spadały, to było dobre, bo się nęciło cały nęciły. Czas. Wiesz, spadanie jest dobre, ale na początek. Pamiętasz, chodziliśmy na wysokie lądy, rzucasz, nie ma brań, ty, podcinałeś, bo niby coś wzięło, ty, za 5 minut brania się zaczęły, a wystarczyło garstkę płatków sypnąć czy tego, wiesz, a potem już chodziłem, parę robaków rzucałem, wiesz, my nie nęciliśmy, no, łowiliśmy ryby. Jak cię pierwszy raz zabrałem na tamę? Nie pamiętasz? Mówię, naściągaj tych koników, to żeś litrową butelę zabrałem. No i wiem, że pamiętam, że więcej ode mnie złowiłeś wtedy, bo łowiłeś tarlaki. Tarły się w nocy. A ja, wiesz, mówię, ja nie będę łapał tych małych kleni. Słuchaj, rzucałem tam, gdzie mi powiedziałeś. Gdzie? No, żebyś połowił. Żebyś się nie zraził, żebyś znowu koniki nałapał. Wiesz,
A robocek to dlatego, że on na robaczku. Na robocki, nie robocki. Tak. Nie. A nie, nie. Na co pan mówi? Takim malotem. Na robocki. On już taką wargę zajął, no, tak? Tak, od brzegu się sprawił. Na co pan mówi? Na robocki. Dlatego są robackie. I Leszek. Leszek to był w ogóle, słuchajcie, nie wiem, się chyba nie obrazi. Ale to był, wiecie, no stary praszczak z Żerania. Obstawiał bękla. To Misiek zna, Darzyna, to jest jego kolega, znają się. No i Leszek mi powiedział właśnie o tym, że robaczek złapał go za psiarz. Mówi, ty nie będziesz tego. I normalnie odprowadził go już na komisariat czy coś. A ta starsza babeczka, do której tam pływałeś, no, żyje Jasia. Jeszcze? Żyje? Nie, byłem w tym, tak, byłem w tym roku. Jeszcze miesiąc temu byłem. Uściskałem ją, tak. Pamiętasz tego starszego gościa, tego siwego, szczupłego, co chodzi z taką, no, młodszą od ciebie partnerką, pewnie żoną? I opowiada takie dziwne rzeczy, takie właśnie leszczyny, to tutaj łapał, to na kolektorze. To było z 10 lat temu. I było tak szkoda go, bo takie, kurde, te wędki ma, wiesz, paździerzowate. Dziadek taki stary? Tak. No jak, i z taką babcią chodzi? Tak. Ty wiesz, że... Ale to przecież ja mu wędkę dałem. No to ja właśnie też chciałem mu dać. Ja, on taki, no i kurde, on wysoki, szczupły. Tak. I taka babcia. Oni... A potem go na wózku, kurde, ta babcia pchała. A to już nie widziałem. No oni ten gość umarł. I ja wracałem któregoś razu z ryb. I ta kobieta mnie zaczepiła i pyta się, czy ryby biorą. Co on powie? No nie biorą. Tak jak zawsze. Tak, to ona mówi, bo my jesteśmy tam z mężem i tam jak gruba Kaśka, to mówi te przykosy, nie przykosy i wiesz, ci opowiada o tych rybach. Jakie no to ryby były. Oni szli, bo on już tak ledwo szedł, tego z nią, i ja wierząc jakiegoś tego. I mówię, nagle mam pyk, mówię, mam dla pana, jak ja coś, byli szczęśliwi w dzieci, człowiek. I dałem mu wędkę jakąś, wiesz, tego i o tamtej porty. Jak chodziło się do szkoły, no to kurczę, łapałeś tych koników, poszedłeś na ryby ku pierwszej w nocy, czy tam do 12 na te koniki, rano na kolektor, no. Przespałeś się z 5 godzin, kurczę, musiałeś iść koników nałapać, znowu na tamę. No i tak. Tak, w międzyczasie jeszcze poszedłeś, kurczę, na zimne, na ten, ja już nie na krąpie. Człowieku, tam było tyle tych klenia, że kopałeś na obrotówkę, to tak, jeden ci się spiął, ciągniesz w kruby. Ale weź technika, jaka była. Nie no, wolno się, że ja to, kurczę. Ale nie, inaczej. Ale co, trójki? Technologia. Trójki? Technologia wytwarzania sprzętu, jak do kilo. Ale nie, obrotówki, rozgrzew. Nie, no to do dwójki łapaliśmy. Do dwójki. No. Do dwójki, na trójkę. Łowiłem na trójkę, wielkie, taki nurt, wiesz, takie głazy, patrzę, spław mnie, kurka wodna, co jest? Tonie, ty, i takie trójki, a takie grubasy, wiesz, takie ciocie, wiesz, ale na takim nurcie człowiek. Ale siadają tam ludzie, cały czas się. Nie ma ryby, Paweł, nie ma, nie będzie, Paweł, nic nie będzie, nic już nie będzie, pamiętaj, już nic nie będzie. Wszystko zostanie wymordowane. Jakby żył, albo to publiczne biczowanie na tym, na starówce, ale jaki, nie? Ale, na gołą dupę, baty. Ale jakie biczowanie? Normalnie, tu siatka, szarpak jest najgorszy. Od razu skurowanie. Flaki, jak pamiętasz, jak ryby tłaczymy, jakie takie? Na metr, na półtora metra flaki. Ale nie, robaki, glisty, glisty. Takie glisty? No, ja to kojarzę, takie glisty. No takie to psie siedzą, a tam były normalnie takie. Ale weź pokaż, chodź pokaż. No co ty pokazujesz? Ale oni nie uwierzą, no. Ale to jak pokażę, też nie uwierzą. Ale bardziej uwierzą, niż nie uwierzą, no. No weź, no. Takie były robaki. Nie ma takich robaków. Jak nie? No nie ma, nie widziałem takich robaków, no kurczę. Ale ja widziałem. No takie, kurczę. A co, glisty? Glisty. Jak wiemy, jaka jest dziedzio czarny. Lista ludzka, to takie możemy, robaki? To możemy, na przykład zaczynało się klenia, albo jazia i po klapnięciu, jeżeli działałeś. A ja ci powiem, że nawet jak... Kleń chlapał, a jaś bulgotał. Ale to musiałeś obserwować, rzucić i złowić. Tysiące. I wiedziałeś, że to... No, po zacięciu. Lewika, ja ci powiem, już, ten, zaczynałeś i... Ale przed dwójką. Jak żeśmy rzucali i podciągaliśmy głowu, wiesz, wszystko jazie, nie? Jazie, albo często było tak, że... A wiesz, że mi klenie też ciągały? Tak, no ja wiem, ale na przykład, bo nie to jazie, no? Na przykład z jaziem jest tak, że jak go zacinałeś, to zawsze ci wychodził, a z klenie było tak, że kurczę, że go zacięłeś, go on nawet nie wychodził. I wtedy wiesz, o, klen. Tak, albo tak, a myśl tak, że ja zla... rybę on klap. Klap jak szczupak, wiesz, tak. Poszedł? Ale kiełbaski, panowie. A nie ma żadnych płodu, ani nic.
rzucają za nętę. O, jest, leży. Panowie. Dobra, już skończmy, dziękujemy. Dziękujemy. My się zwijamy. No właśnie, właśnie żaden styl nie powinien polegać na tym, że wiesz. Widzieliście to? To się trenuje. Ale widziałeś to? Widziałem. Zbicie jedno, zbicie drugie. Ale będziesz wyjście na zwolnionym. A teraz ja. Sprawę. Teraz siedzisz, chodź. Aha. Tylko... O. Jest trzęsienie mózgu? Ja, kiedyś. Dawaj. O, proszę. Proszę. Nie za moje sekundy. Nie za moje, ale boli. Plecy przykuję. No plecy są. Nie. Tu mnie zajebało, to są oś. A co ja pokażę? Zwijajmy się, bo my stąd pójdziemy dzisiaj. Dobrze jest, już jest dobrze. Ale co jest, jak ty przewróciłeś? Ale nie chcesz się... A dobra, to weź teraz tań. Mukę ci jednie tu, mukę i na jaja. Ale to wszystko jest to, jak masz coś nieruchomego. Tak. A jak dostajesz mukę, to skąd ty wiesz, jak ten człowiek się zachowa? To ale są tylko ja takie to rzeczy, wiesz. Ja to się wyjebałem, że atakowałem go, nie? To są takie rzeczy. Chcesz przyjąć pozycję. I się wyjebałem. Pili, życzę wam wszystkiego najlepsze. O. Ja to zrobię, Michał, zostaw.